wszyscy piłkarze, z którymi rozmawiałem przed meczem, zdają sobie z tego sprawę, są skoncentrowani. Jestem przekonany, że zagrają dobry mecz i wygrają. Oto skład drużyny gości. W bramce wystąpi Koch, jeden z bardziej doświadczonych zawodników z dwójką, Peronski. W bramce Adam Matysek. Dalej z numerem drugim będzie grał Czereszewski, to jest zmiana. Natomiast z numerem trzecim przed meczem Łapiński, z czwórką Ratajczyk, z numerem piątym Zieliński, z szóstką zagra Hajto, z numerem siódmym Piotr Świerczewski, z numerem ósmym Tomasz Iwan, z ósemką Juszkowiak, z numerem dziewiątym grać będzie właśnie Andrzej Juszkowiak, z dziesiątką Brzęczek, kapitan naszej reprezentacji, i z jedenastką Trzeciak. Mieli zawodnicy zamienić się numerami, ale wpisano ich w protokół i to, co żeśmy Państwu zaprezentowali, jest obowiązujące, bowiem przed samym meczem zmieniono, a później jednak powrócili do numerów wyjściowych. Oto gracze rezerwowi, nie znaleźli się wśród tych graczy ani Rajs, ani Karwan, ani Wyparło, no ale to zrozumiałe. Trener Janusz Wójcik postawił na graczy sprawdzonych. Thank you.
gracze Luksemburga. W indywidualnej akcji Cardoni czekał na partnerów. Jest już Peron, ale przejmują nasi. Andrzej Juskowiak natychmiast do trzeciaka. Szansa trzecia przeciwko czwórce. Gracze Luksemburga przeciera się. Będzie czerwona kartka. Będzie czerwona kartka. Nowe przepisy. Bardzo słuszna, odważna decyzja sędziego. Czasami można powiedzieć, mając na uwadze słabość przeciwnika, można oszczędzić go poprzez rzutą kartki, jakąś naganę, ale wydaje mi się, że tutaj sprawa była tak oczywista. Trzeciak, proszę bardzo, jeszcze raz widzimy tutaj bardzo wstecz, wydłużył tą piłkę i został sfaulowany. Słuszna decyzja, gramy z 10 na 11. Wydaje mi się, że krzywda nam w tym meczu się już nie stanie. Proszę Państwa, będzie z pewnością łatwiej. Zmartwiony Brisens wędruje do ławki rezerwowych. Czeka arbiter, aż opuści boisko. Jeszcze jest troszkę czasu do końca pierwszej połowy, by strzelić.
trzecią bramkę w tym spotkaniu. To będzie okazja, proszę Państwa, do kolejnej bramki i kolejna kartka w tym spotkaniu. Peron ukarany żółtą kartką, przypomnę, pierwszy to Laurent de Ville, żółta kartka, potem czerwona dla Brissena i teraz żółta dla Peron. A Mirek, rzeczywiście się jest spustoszenie w szeregach obronnych, czerwona kartka, żółta kartka, jest z lewej, jest z prawej strony, na pewno jest jednym z najlepszych zawodników w tych pierwszych fragmentach, tej pierwszej połowie spotkania, jest bardzo ruchliwy, biega i można zobaczyć, jak ciężko jest obrońcą dzisiaj, którzy grają, można powiedzieć, strefą Chris Napastnika, który cały czas jest w ruchu. 38 minuta, szansa polskiej reprezentacji. Mi się przydało takie ładne podanie do Hajcy, tutaj stoi na wysokości pola karnego i takie uderzenie z woleja. Brzęczek strzelał! Myślałem, że strzeli. Myślałem, że nie posłucha, ale wybrał inny wariant, też bardzo niebezpieczny i to wyglądało, że ta piłka takim rogalem się wkręci w długi róg, ale zabrakło, zobaczymy, 3 centymetrów czy metrów. No szedł tutaj Andrzej Wyskowiak do tej piłki. Od lat dostarczyciele punktów, ale jak mówiliśmy, sprawili no nie lada sensację, wygrywając zespołem Czech. Tymczasem szansa polskiej reprezentacji. Świerczewski, jest tam Juszkowiak na polu karnym. Szansa i 3-0! No czekał, czekał na tę bramkę długo w tym spotkaniu Mirosław Czechak. I wydaje mi się, że to jest słuszna i właściwa premia dla tego zawodnika. Była to znakomita akcja, która stała się od Brzęczka. Jeżeli będziemy jeszcze raz ją obejrzeć, który takim pięknym podaniem obsłużył Świerczewskiego, noga pod piłkę, miękki cross minął bramkarza i tutaj Trzeciak, Kabanos Trzeciak, określił trener Łazarek, strzela swoją pierwszą, a trzecią bramkę dla reprezentacji Polski. No może to zachęci Polaków do nieco większego wysiłku w końcowych 25 minutach, które pozostały. Oczywiście akcja bardzo ładna. Wszystkim bardzo ładny cross, bardzo ładne dośrodkowanie Świerczewskiego, który widział bramkarza w wysokości pierwszej piłki, taki miękko, żeby tak wsadzić nogę pod piłkę, żeby ta piłka była bardzo delikatna, żeby się zawiesiła na tym trzecim, czwartym metrze przed bramką, ale już poza bramkarzem, wiadomo, napastnik, który jest w biegu, ma większą przewagę nad obrońcą. Tu widzimy jeszcze raz twarz Trzeciaka zadowolonego. Szósty gol tego zawodnika w 11 występie w barwach reprezentacji Polski. Było to bardzo ładne uderzenie. Wydaje mi się, że bramkarz drużyny gości dotknął piłkę ręką. Tak, rzut rożny. Bardzo takie ładne, prostopadłe podanie. Siadaczka pięknie uderzył. Jeszcze raz oglądamy tą sytuację. No i bardzo ładnie, bo wydaje mi się, że można to pochwalić go. Mogło się zmieścić pod poprzeczkę. Jeszcze raz widzimy tą akcję i piękne uderzenie siadaczki. Polacy, ale nieudanie. Piotr Świerczewski wprost w ręce bramkarza Kocha. Jacek Bąk. Zieliński. Bardzo ładnie Iwan tam chce obiegać. To jest właśnie to jest stworzenie tej Trzeciak. Możliwości zawodnikowi, żeby miał 2-3 możliwości do podania. Świerczewski, słuszna decyzja, kapitalny strzał. I kolejna dobra interwencja. Pan Piotrek zawsze surowo, pięknego, potężnego uderzenia i tutaj mieliśmy właśnie próbkę w jego wykonaniu. Widzimy teraz dwóch naszych zawodników. Jeden idzie na prawą stronę, bić rzut rożny, a drugi na lewą. Dwie piłki są na boisku, proszę Państwa. Mamy Trzeciaka z jednej strony i Świerczewskiego z drugiej. Trzeciak. I Bąk. Odegranie do Trzeciaka. Szeroko. Trzeciak pewnie pokusi się o serię zwodów. Ładne przejście, Trzeciak czeka na partnerów. Trzeciak, jak miał przyklejoną piłkę, wyłożył Iwanowi. Iwan jeden rzut, drugi rzut, to był Brzęczek, poprzeczka! Krzyknąłem gol wcześniej, bo była to znakomita okazja. Widzieliśmy tam Trzeciaka po raz kolejny, który poustawiał jak klocki, poprzestawał zawodników drużyny Luksemburga. Tej Iwan zlekał uderzeniem strzału, wpadł na to Brzęczek. Mocne, silne uderzenie, ale troszeczkę za wysokie poprzeczka i piłka wyszła. No ale była to dobra okazja do tego, byśmy w tym meczu prowadzili 4-0. Będziemy żyli do końca z eliminacjami, no jeżeli znalazło się dla nas miejsce w finale Mistrzostw Europy, to był to rzeczywiście wielki, znakomity prezent dla polskich kibiców. I to ciekawe, to wszystko dzieje się, jeśli chodzi o dokonania reprezentacji w tym takim trudnym czasie, proszę Państwa. Jeśli chodzi o Polski Związek Piłki Nożnej, o to wszystko, co się działo. Teraz na 4-0 szansa już Kowiak! Aj, za szybko krzyknął.
będą się, zobaczysz, i ludzi się będzie podpisywało pod tym sukcesem. A mi wiele tego dało, żeby tutaj, proszę Państwa, po tych nieudanych spotkaniach, gdyby Janusz Wójcik nie wygrał meczu ze Słowenią, który tutaj komentowałem. Dwa miesiące temu już była specjalna komisja, która oceniała pracę trenera Wójcika, gotowa do zmiany, kolejne zmiany na stanowisku selekcjonera. Najlepsi na boisku, wydaje się, że w polskiej zespole wszyscy grali dobrze. Mnie najbardziej podobał się Trzeciak i Łapiński, ale dla całej drużyny wielkie brawa. Proszę Państwa, fotoreporterzy, wycelowane obiektywy Janusza Wójcika, który ze spokojem oczekuje na końcowy gwizdek. 2 minuty do końca. Każdy w swojej karierze ma 5 minut, są 5 minut trenera Wójcika. Bez wątpienia. Życzymy mu, by trwały w przyszłym roku. Pierczewski, spokojnie Polacy, Zieliński, Iwan wrócił na prawą stronę i koniec meczu, proszę Państwa. Polska po dwóch spotkaniach eliminacji Euro 2000 na pierwszym miejscu z 6 punktami. Duże brawa, gratulacje i proszę Państwa, za moment będziemy mieli okazję posłuchać, co ma do powiedzenia selekcjoner naszej narodowej reprezentacji, który spieszy się tam wygratulować naszym piłkarzom. Oto strzelcy bramek, Brzęczek, Juszkowiak, Trzeciak. Warto było kupić bilet na dzisiejsze spotkanie. Dawno nie widzieliśmy polskie drużyny wygrać tak pewnie. Nieważne, czy przeciwnik był dobry, czy zły, ale na pewno jest to optymistyczna zapowiedź.